Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem pokażę Dubaj. Materiały z Dubaju podzieliłem na 4 osobne odcinki. Pierwszy to ulice Dubaju, handel uliczny i pierwsze wrażenia. Drugi to Dubaj nocą. Trzeci jest relacją z wizyty w największym na świecie centrum handlowym Dubai Mall. A czwarty to wjazd na najwyższy budynek świata Burj Khalifa i widoki z góry. Linki do wszystkich tych odcinków znajdziecie w opisie pod filmem, a link do playlisty z Dubaju jest na końcu każdego z filmów. W tym odcinku pokażę ulice Dubaju w ciągu dnia. Będą tu m.in. małe uliczki handlowe w dzielnicy Deira, a także nagrania ruchu ulicznego z jadącego pociągu, tramwaju czy taksówki. Zapraszam. W Dubaju udało mi się znaleźć przyjemny hotel za bardzo niską cenę. Jedyną niedogodnością była spora odległość od centrum, ale na szczęście hotel oferował bezpłatny bus do niektórych części miasta. Tutaj jest wyjście z mojego hotelu w Dubaju. Przyjechałem dzisiaj rano, trochę odpocząłem, teraz jadę do centrum i tutaj taki mały autobusik publiczny podjedzie, który jest bezpłatny i wozi mnie w różne części miasta. Także teraz jadę do Burj Khalifa, zobaczymy. Jestem na najniższym piętrze domu towarowego Dubai Mall, który jest największym centrum handlowym na świecie. Tutaj jest najniższe piętro i stąd idzie się do Burj Khalifa, który jest zaraz obok, oraz na inne poziomy. Schodami ruchomymi wjeżdża się na górę i od razu jest sklep Apple'a z widokiem na tą niesamowitą zatoczkę z fontannami. Teraz nie ma fontan, będą wieczorem. Thank you, sir. Tutaj jest wyjście z Dubai Mall, ze sklepu Apple'a, a tutaj jest jeden z najsłynniejszych widoków świata. Jest ta słynna zatoczka i Burj Khalifa. Teraz jest środek dnia, to nie wygląda to tak spektakularnie. Wieczorem będzie oświetlone, będą fontanny, wtedy będzie też dużo więcej ludzi. Ale jeżdżą tu też w Dubaju takie właśnie tego typu autobusiki starodawne. W całym tym betonowym chaosie tylko takie drobne miejsca klimatyczne się zdarzają między wieżowcami. Tutaj są akurat takie arabskie restauracyjki, a tutaj jest kuwejcki supermarket. Tu jest taka ulica handlowa, na której, jak widzę, głównie różne oświetlenia i wyposażenie kuchenne, wyposażenie do mieszkań się sprzedaje. A sprzedawcami są tu głównie, z tego co widzę, Pakistańczycy lub Somalijczycy. tutaj w takiej handlowej ulicy ukryty mały meczecik. Tutaj przechodziłem tą alejką i dopadł mnie sprzedawca. Jakiś chusty mi chciał sprzedać. Powiedziałem, że nie chcę. Pyta, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Polski. O, Polska, dobre. Dam ci, chodź tu, dam ci Lewandowski price. Tu jest taka handlowa dzielnica i turystyczna też, która się nazywa Deira. To jest stara dzielnica Dubaju. No i pełno tutaj sklepików takich oferują różne rzeczy na sprzedaż. Jest tu cała masa biżuterii. Też tu czuję zapach haszyszu, ale to jest kadzidełko o zapachu haszyszu, bo tu za posiadanie haszyszu to długo by nie pożyli. No ciekawe, kadzidełko o zapachu haszyszu. No w każdym razie jest tu cała masa biżuterii. To jest złoto, które ma gwarancje rządowe, więc jakość jest gwarantowana. Podobno w tej alejce jednocześnie jest 10 ton złota. A tutaj jest sklep z szafronem. Tutaj różne korzenie. To jest sklep ze słodyczami różnymi, o, i z przyprawami, tam są przyprawy. O, masala, something like, I don't know. This one Dubai special saffron curry masala. Oh, is it? Oh, there we are. Saffron with saffron mix. Ah, good for chicken, good for meat, good for biryani, good for rice, good for anything. Tutaj jest alejka, na której są same sklepy z przyprawami. W tej alejce handlują głównie Pasztuni, albo pakistańscy, albo afgańscy. Tutaj są takie stare statki transportowe, drewniane. One wyglądają jak zabytki, ale one nie, one wciąż służą do transportu. I tutaj właśnie odbywa się... Cześć! O, one wciąż służą do transportu i tutaj na ich pokładzie mieszka personel, który nie jest miejscowy. To są chyba Pakistańczycy albo Bengalczycy. I tutaj się rozładowuje cały ten towar, całe to cargo. To jest taki żywy port. A łodzie drewniane wyglądają zabytkowo całkowicie. A tutaj jest wielki meczet po drugiej stronie. Tymi łódkami można się przeprawić na drugą stronę. Kupiłem sobie bilet wielorazowy, przejazdówkę, taki całodzienny i w stacji metra jestem, idę na metro, czyli już jestem pełen lokales od dzisiaj. Prawdziwy Arab. Tak wygląda stacja metra. Jest schludna, bezpieczna, czysta. Aż miło. Ale tego się spodziewałem oczywiście po Dubaju. Tutaj jest mapka tej okolicy. Czyli tutaj jesteśmy. A tutaj jest Zatoka Perska, zwana też Zatoką Arabską, zależy kto mówi. Jestem na stacji Deira w dzielnicy Deira. Tu stacje metra mają różne sekcje, znaczy pociągi mają różne sekcje. Najpierw wszedłem tam na początku, ale zobaczyłem szybko ostrzeżenie, że jeśli siedzę tam bez specjalnego karnetu, który się nazywa złotym karnetem, to mogę zapłacić karę. Czyli pierwszy jest ekskluzywny i bardzo wygodny. Potem przeszedłem do kolejnego. Okazało się, że to jest tylko dla kobiet i dzieci. I mężczyźni w ogóle nie mogą tam stać. Czyli tu, gdzie ten Chińczyk czeka, tam nie wolno w ogóle mężczyznom wchodzić. Dopiero tutaj jest wejście normalne, znaczy dla wszystkich. Tu mogą nie kobiety i mężczyźni. Ale do tych tylko dla kobiet, mężczyźni nie mogą. To jest przystanek tramwajowy w Dubaju. Tu się wsiada do tramwaju z jednej i z drugiej strony. Tu podjeżdża tramwaj właśnie. Uwaga, jedzie tramwaj. Jeszcze kilkanaście lat temu to wszystko to była pustynia. Nie było tutaj nic oprócz piasku. No i przez te właśnie kilkanaście lat wybudowano tą niesamowitą marinę i te wszystkie wieżowce. Tu budowa trwa wciąż. Ale muszę powiedzieć, nie ma tutaj żadnego ciekawego klimatu. Nie ma tu niczego, co by sprawiało, że chciałbym na przykład tutaj spędzić więcej czasu. I muszę powiedzieć, że to dotyczy całego Dubaju. Takie na mnie wrażenie robi. Nie jest to w ogóle przyjemne miejsce. Jest takie wypasione, wszędzie ten przepych, ale nie ma jakichś takich przytulnych miejsc, do których chciałoby się przyjść i spędzić trochę czasu na spokojnie. Być może za kilkanaście lat albo za kilkadziesiąt lat, jak te budowy ustaną to i wyrosną już tu te parki palmowe w koło, to się to zmieni i powstaną jakieś takie spokojniejsze okolice. Póki co to jest ten cały wypas, ale nie ma nastroju. To jest część Dubaju, która nazywa się La Mer i tutaj jest plaża. Morze wygląda ładnie, ale ja się nie mam zamiaru kąpać dzisiaj. Tutaj jest cała taka komercha, różne restauracyjki, lodziarnie, zjeżdżalnie. W sumie nic szczególnego, no ale na plażowanie się nadaje. Tutaj są takie stare szyny tramwajowe, ale tak naprawdę to nie są prawdziwe szyny tramwajowe, tylko tak zrobione na taki stary styl, że kiedyś tu był tramwaj niby. Jak wiadomo, w Dubaju nigdy niczego nie było. Wygląda to zabawnie dosyć. No tu jest taka przyplażowa część, gdzie są właśnie restauracyjki. Jak to zrobili? Po co takie? Kto wpadł na takie coś? To wygląda jak w starych częściach miast, gdzieś w Europie, we Wrocławiu albo Amsterdamie. Są takie deptaki ze starymi szynami. Tutaj nigdy nie było żadnych szyn, więc dali takie coś, co wygląda jak dawne szyny. Tutaj jest widok na Burj Khalifa, ale góry Burj Khalifa, górnej części nie widać. Chyba piasek jest z pustyni w powietrzu, no bo przecież nie mgła.